Elon, jak wiecie, dużo dzieje się w krypto świecie. Dzisiaj dla Was update dotyczący Social Good i tego, że jest ostatnia szansa, aby zdobyć 200 dolarów jako bonus dla nowej osoby, która po prostu tworzy sobie konto w tej aplikacji. Krótkie intro i lecimy. Jesteśmy na moim blogu, przejeżdżamy na sam dół, no i tu znajdziecie najnowsze artykuły. Mamy artykuł o tym, jak było można zdobyć 4000 dolarów airdrop, tu można na ten temat przeczytać. Warto w ogóle zainteresować się tym ekosystemem Atoma i Keplerem. Jest możliwość zdobycia sobie airdropu. Jeżeli ktoś jest holderem Ady, też o tym przeczytacie. Przeczytacie o portfelu Yori Wallet. Który można założyć sobie na komputerze, można założyć go na komórce i po prostu w tym oto portfelu wydelegować sobie swoje kryptowaluty ADA do pracy. Najnowszy artykuł Social Good: 200 dolarów bonusu dla nowych osób, które rejestrują się w aplikacji i chcą dokonać jakiegoś zakupu. Chciałem Was poinformować, że promocja kończy się 31 stycznia 2022 roku. Tak, piszą po prostu na blogu tej firmy. Jednak zobaczymy, czy przypadkowo po tym czasie nie pojawi się dalej jakaś promocja. Ja myślę, że coś znowu wymyślą. Nie wiem, czy to będzie znowu 200 dolarów, akurat 200 stówki jest to dość spora kwota. Należy zrobić zakupy, żeby ten bonus otrzymać na 30 dolarów. Można te zakupy zrobić na ebayu, a nawet lepiej w sumie, jeśli robisz takie zakupy na ebayu, ponieważ... Ten zakup jest wtedy akceptowany do kilku tygodni. Jeśli robisz jednak zakupy na AliExpress, no to tutaj trzeba poczekać nawet 100 dni, a nawet trochę dłużej, jeżeli właśnie chcesz, żeby ten zakup został tobie zaakceptowany i tokeny przyznane na konto. Różnica pomiędzy eBayem a AliExpress jest też taka, że z eBaya otrzymasz tylko 50% wartości twojego zakupu jako cashback. No, a na AliExpress 100%. I tutaj też wiele ludzi przyciąga to, że jest 100% na AliExpress, jednak później cierpliwość się kończy, no i im się nie chce czekać tych 100 dni. Dlatego warto tutaj rozważyć to, czy chcesz to zrobić na eBayu czy może jednak na Aliexpress. Ja kupowałem na Ebayu, kupowałem na Aliexpress. Dla mnie tokeny Social Good są tylko i wyłącznie czymś dodatkowym. Ja zazwyczaj wydaję pieniądze na to, co w danym momencie potrzebuję i po prostu traktuję tokeny SG jako coś dodatkowego. To, że jest ich cena zmienna mnie wcale tutaj nie przeraża, ponieważ ja sobie te tokeny i tak mam zamiar stejkować. Część oczywiście trzymam na giełdzie. Jeśli na przykład kupię coś sobie w najbliższym czasie i stwierdzę, że potrzebowałbym taki instant cashback, no to sprzedaję na przykład 100-200 takich tokenów. Od razu mam USDT do mojej dyspozycji, a na tamte tokeny, które mają mi dopiero zostać przyznane, ja sobie. Zaczeka. W artykule znajdziecie takie informacje jak właśnie tutaj, że promocja kończy się 31 stycznia 2022 roku. Dodatkowo jeszcze jest taka opcja, że jeśli założysz sobie konto przed końcem stycznia i zakwalifikujesz te konto do tego bonusu, to tak naprawdę masz 30 dni na to, by zrobić zakupy. Więc warto byłoby przemyśleć, czy na przykład w najbliższym czasie. Może będziesz coś potrzebował, i może będziesz chciał zrobić, chciała zrobić zakupy na eBayu lub na AliExpress, wtedy możesz sobie taki bonus po prostu zaklepać, zagwarantować go dla siebie w jakimś tam stopniu. Jeśli podczas 30 dni od rejestracji spełnisz te warunki, no to taki bonus powinien zostać ci przyznany. Jeśli jednak olejesz całkowicie tą sprawę i nie stworzysz konta na czas, no to tak naprawdę my nie wiemy, jaki bonus będzie przyznawany już w lutym. Zobaczymy to dopiero przed nami. Też oczywiście znajdziecie filmy. Znajdziecie film o tym, że próbuję wytłumaczyć Wam, czym jest firma Social Good. Mam też obszerny artykuł na moim blogu w tym temacie, no i nagrałem też film w oparciu właśnie o ten artykuł. Na dole artykuł, tutaj macie film, czyli możecie i przesłuchać, możecie sami sobie to przeczytać. Tu jeszcze znajdziecie linki. Jest link do Social Goodu, żeby tutaj stworzyć konto, wystarczy, że zarejestrujecie się z linku promocyjnego, mój link takim linkiem jest. Możecie w niego kliknąć i przeniesie was na stronę Social Good. Tutaj pojawi się taka tabliczka, że można pobrać aplikację używając tego kodu QR. I to co tam jest bardzo ważne, to podczas rejestracji Musisz zadbać o to, aby pojawił się tam kod promocyjny. Ten kod promocyjny znajdziesz tutaj. Mój kod to jest 9xlx9p. Ten kod możesz wpisać właśnie w aplikację Social Good, i to wtedy zakwalifikuje cię do tego, aby dostać bonus 200 dolarów po wykonaniu pierwszych. Zakupów. Zamknijmy to, zobaczmy, co oni tutaj mają jeszcze za informacje na tej stronie. Jest taka informacja, że nawet jest właśnie możliwe 100% kryptobeku na swoje zakupy. Możesz te zakupy robić do 10 tysięcy dolarów, i wtedy możesz nawet otrzymać. Cashback. Tutaj są sklepy, które z tą aplikacją współpracują. Jednak ten bonus, ten cashback wynosi różne tutaj stawki. Jeżeli chodzi właśnie o eBay, dostępny w Polsce, można otrzymać 50%. Jeżeli chodzi o AliExpress, to nawet do 100% cashbacku. W moim artykule napisałem, rozpisałem instrukcję, jak dobrze robić te zakupy, ponieważ tam powinniśmy spełnić kilka ważnych warunków. Jednym z takich warunków jest to, żeby nie korzystać w trakcie korzystania z tej aplikacji z innych podobnych aplikacji, włączyć sobie śledzenie w telefonie, na komputerze, żeby ta aplikacja mogła zlokalizować wasz zakup. To, że takie coś miało miejsce. Oczywiście jeszcze jest parę innych ważnych informacji, czyli takie, żeby nie kupować hurtowo, żeby szukać produktów po prostu za pomocą lupy nie kupować takich produktów, które wcześniej umieściłeś w koszyku. Można jednak na przykład kliknąć sobie na produkcie serduszko i podczas zakupów już później odklikać te serduszko i zrobić sobie zakupy. Akurat u mnie działa w taki sposób i to się kwalifikuje do tego, by ta transakcja została pokazana w shopping history w aplikacji Social Good. Tu oczywiście na stronie znajdziecie te podstawowe informacje. Znajdziecie informacje o giełdach, na których ten token jest dostępny. Ja akurat używam Bitrexa, też to wszystko opisałem na moim blogu. No i po prostu tutaj jeszcze jest informacja. Na temat stakingu. Ja jestem zainteresowany tym stakingiem. Ja mam ponad 5000 tokenów SG na swoim portfelu Metamask i wtedy zarabiam dodatkowo 15% rocznie z tych tokenów, które trzymam na tym saldzie. To właśnie jest też taka możliwość, żeby tutaj zarabiać sobie te tokeny pasywnie. Ogólnie też była taka akcja z Social Goodem jeśli chodzi o promocję to można było napisać jakiś artykuł zrobić film na YouTubie właśnie z tym hashtagiem i wtedy brałeś udział w losowaniu akurat ja jestem jedną osobą która zakwalifikowała się w losowaniu wybrali mnie na zwycięzcę i jakby nie było zaoferowali mi dość sporą tutaj kwotę tych tokenów ponieważ ja mam dostać tych tokenów social good na wartość 10% Tysięcy dolarów, dlatego że po prostu wygrałem ten konkurs. Wybrali oni 5 osób. Ja oczywiście też na moim Twitterze publikuję pewne informacje. Możecie zaobserwować mnie tutaj. Zobaczcie, tu jest ostatnia informacja właśnie o tym social good. Jeżeli klikniecie w ten hashtag, to wtedy zobaczycie, że dość sporo osób właśnie robiło podobne ruchy, jednak nie wszystkim się tutaj udało wygrać. Ja też tu dałem informację, że jestem jedną osobą z pięciu, która wygrała kontest Social Good, no i tak jak oni tu mi napisali, że wygrywam 10 tysięcy dolarów Tokenie Social Goodu. Także ja się mega cieszę. Jeżeli faktycznie te tokeny znajdą się na moim portfelu, możecie się spodziewać jakiegoś konkursu, czegoś, czegoś takiego, że ja też będę mógł się odwdzięczyć Wam i po prostu za to, że Wy wsparliście mnie w tej akcji, że oglądacie moje filmy, lajkujecie, komentujecie. Będę mógł na przykład komuś podarować. Coś fajnego. Tak więc obserwujcie, co w najbliższym czasie będzie się działo na moim Twitterze oraz na kanale YouTube. No dobra, myślę, że to by było tyle z informacji, jeżeli chodzi o tego social gooda. Mam nadzieję, że skorzystacie sobie z tej promocji, że wiele osób, które oglądały mnie, także inne osoby, które tą aplikację Wam pokazały, skorzystaliście. Dostaliście swoje tokeny na portfel. Jeśli nie, to życzę Wam naprawdę cierpliwości, ponieważ te tokeny powinny tam się pojawić. Ja już kilka razy wypłacałem te tokeny. Wiele osób z Hajsocholików też te tokeny wypłacało i otrzymało je na swój portfel. Wystarczy tutaj być po prostu cierpliwym. Dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Pamiętajcie, dajcie łapę do góry. Suba, trzymajcie się. Cześć!